trzeci raz podchodzimy do tego filmiku. Nagrałyśmy się już na dworze, w gabinecie. I wylądowałyśmy na mojej kanapie. Jesteśmy już tym bardzo zmęczone, dlatego musiałyśmy sobie tak wygodnie usiąść. Jak ci z was, którzy śledzą nas na Facebooku, do czego bardzo zachęcamy, wiedzą, zdołałyśmy nagrać pierwszy raz w naszej karierze film bez dźwięku. Niestety wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że po prostu popsułyśmy mikrofon. Ale nie przeszkodzi nam to. Będziemy mówić głośno i wyraźnie. I w sobotę, choć powinniśmy w piątek, opowiemy wam, co teraz czytamy. Natalia, oddaję ci głos. Nazywam się Natalia. I byłam na emigracji. Śmieję się, bo słyszę to trzeci raz. Przepraszam. Postanowiłam w ten oto spontaniczny sposób zapowiedzieć książkę, którą teraz czytam, czyli Świat według Polki, napisaną przez Klub Polki na Obczynie. Tutaj jest takie szybkie wytłumaczenie założycielki tego klubu. Wszystko zaczęło się od bezsenności. Prawie 5 lat temu, o 4 nad ranem, w małym mieszkaniu w samym centrum Rzymu, wpadł mi do głowy pomysł, by zrzeszyć blogujące Polki z całego świata. Z czasem z kilku osób zrobiło się kilkanaście, potem kilkadziesiąt, aż w pewnej chwili dobiło do 300. Tego nie słyszałam. Postanowiłam cię trochę zaskoczyć. I tak po kilku latach właśnie członkinie tego klubu Polki na Obczyźnie, czyli Polki, które mieszkają w Singapurze, Kanadzie, w Meksyku, w Finlandii, w Egipcie i w ogóle na całym świecie, napisały w sumie 65 opowiadań o życiu na emigracji, o tym jak im się wiedzie. Jak im się wiedzie. Albo nie wiedzie. Tak, no i są tutaj, jak czytamy, opowieści wesołe, melancholijne, przygody z dalekiego świata, spotkania z wyjątkowymi ludźmi, takimi, którzy na zawsze zostają w pamięci. Jest miejsce na uśmiech, refleksję czy łzy wzruszenia, a także na wszystko to, co dostajemy od losu, wybierając się w podróż z daną emigracją. I wczoraj dwa razy już opowiadałam. Ale te historie chcę usłyszeć jeszcze raz. Opowiadałam Justynie o tym, że na przykład Agnieszka Wieczorek, to moja koleżanka, od której się dowiedziałam o tej książce, jedna z autorek opowiadań, wcześniej mieszkała w Meksyku, teraz mieszka w Stanach, opisuje na przykład historię o tym, jak w samolocie spotkała muchę, która przez przypadek wleciała do samolotu i nie wiedziała, że za kilkanaście godzin znajdzie się w zupełnie innym świecie. Innym kontynencie. I to taka trochę metafora tej emigracji, że czasami... To taka metafora emigracji, że czasami nie do końca wiemy, w co się pakujemy. No są tu naprawdę różne historie o egipskiej teściowej, o tym, jak introwertyczka musi sobie radzić, wyjeżdżając za granicę, o wyjeździe do Portugalii. Jak to dostać, tę książkę? Moim zdaniem trzeba wejść na stronę Klub Polki na Obczyźnie na Facebooku i tam już znajdziecie wszystkie informacje. A jeśli zaraz znajdziemy stronę internetową, to też ją gdzieś umieścimy w opisie, żebyście mogli to znaleźć. To jest i opowiadania, i redakcja, i korekta, i okładka. Wszystko zostało zrobione przez te dziewczyny, więc... Polka potrafi. Tak, bardzo lubimy takie projekty Girl Power. A wiesz, że ja teraz muszę opowiedzieć o tym, o czym słyszałaś 3 razy i nie mam pomysłu, jak cię zaskoczyć. Możesz to jakoś skrócić? Skrócę tę historię. Nocne czuwanie Sary Moss, książka, którą przeczytałam już prawie dzięki Gosi Stuczytam, bo to ona zrecenzowała na kanale. I teraz fraza, którą powtórzę trzeci raz, ona ma sens. Książka wygląda jak romans, opisana jest jak kryminał, a nie jest ani jednym, ani drugim. Na początku bardzo przypomina lekturę książki, o której mówiłyśmy, Natalii Fiedorczuk-Cieślak, z którą spotkanie prowadziłyśmy, czyli Jak pokochać centra handlowe, czyli książka o trudach macierzyństwa, o tym, że to nie jest takie łatwe i przyjemne i dzieci są co prawda wspaniałe, dostarczają dużo radości, ale no... Tak mówią ludzie, którzy nie mają dzieci. Właśnie, tak, ci, co mają dzieci, to tak mają trochę gorzej i trudniej i Anna, główna bohaterka tej książki, doświadcza tego w sposób zwielokrotniony, dlatego że zdecydowała się na wyjazd z mężem na bezludną, bo tylko oni tam mieszkają, wysepkę w Szkocji, którą tenże, a właściwie dom na niej odziedziczył. On jest ornitologiem i długimi godzinami śledzi maskonury na wyspie, a ona jest naukowcą. Ulubione ptaki, maskonury? Wiesz, jak wyglądają?
zrobimy odcinek Krótka przerwa ornitologia już wkrótce. Takie piękne dzióbki. Pokażę, jak mi się uda przy montażu. A ona, bo ona jest ważniejsza niż on. Low. Jest naukowczynią, która bada dzieciństwo i właśnie ma napisać książkę o historii wychowania w Wielkiej Brytanii i pisać o XVIII i XIX wieku. Cała ta książka jest poprzeplatana listami z tamtych czasów i fragmentami książek o wychowaniu. I co? I do brzegu. I do brzegu to jest to, że wątek kryminalny zaczyna się w momencie, w którym Anna wykopuje w ogrodzie ciałko niemowlęcia, zachowane w kocyku, nie wiadomo skąd to dziecko się tam wzięło, jak długo nie żyje, czy to jest ktoś, kto przyjechał na wyspę i próbuje ukryć no, jakieś swoje niecne postępki. Ona rozważa, czy to chodzi o dzieciobójstwo. Cały czas widzimy w tle historię tej wyspy i ludzi, którzy tam mieszkali w przeszłości. No więc Anna zaczyna jedno śledztwo, a drugie śledztwo prowadzi policja. I co będzie dalej, to musicie przeczytać sami, ale ja bardzo już w tej chwili polecam. Czyli powieść obyczajowa. Tak, ale w takim dobrym tego słowa znaczeniu. Bo możecie i się wciągnąć w wątek taki, wiecie, nie chcę użyć słowa przygodowy, ale też dowiedzieć się czegoś o świecie i zastanowić, teraz będzie patetycznie, nad rolą współczesnej rodziny. No i co? Jest sobota, ale na pewno już coś czytacie, bo za oknem jest tak brzydko, że musiałyśmy użyć wszystkich możliwych świateł, które mamy. I różnych rozweselaczy. Żółty ołówek, no chyba nie pomógł. Sorry, jeżeli gdzieś są plamy z czekolady, to nie. Troszkę nie jest, na... ale staram się je odwracać od kamery. Są ze wszystkich stron. Ale mam nadzieję, że mimo tego, że ten film dotarł do Was w sobotę, to i tak zdradzicie nam, co Wy czytacie w ten weekend. Możemy się tak mówić? I moja ulubiona kwestia, czyli tam pod spodem macie taki guzik z napisem subskrybuj i dzięki niemu my wiemy, że wy nas oglądacie, a wy wiecie, kiedy my nagrywamy nasze nowe filmy i dzięki temu wszyscy zwyciężają. Win-win. Świat jest lepszy. Więc subskrybujcie nasz kanał, zostawcie łapkę w górę, jeśli podobał wam się ten film, jeżeli już czytaliście te książki albo zamierzacie, też koniecznie dajcie nam znać. I do zobaczenia na kolejnej krótkiej przerwie.